He, <noise> cały, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem oczywiście Bachu i dzisiaj przychodzę do Was troszkę świeższym, nowszym formatem, W którym e, przedstawię Wam wszystkie karty e, aktualnie dostępne tocy do trafienia, czyli oczywiście tocy z Bundesligi żeby wam lekko ułatwić e, wybory w player pickach Ja myślę, że jest to ciekawa nowa forma, która może nawet e, zagościć na moim kanale. Co tydzień, jeśli oczywiście wam się spodoba, dajcie znać w komentarzach. No i już przechodzimy do tego, co dzisiaj. Się nas interesuje najbardziej. Tak to, moi drodzy, wygląda. Aktualnie znajdujemy się właśnie na naszej magicznej planszy, gdzie pokrótce będę omawiał każdego zawodnika, czy warto wziąć go do naszego zespołu i czy na pewno jestem tak dobrym wyborem w wersji czerwonej, jak Wam się wydaje. Zapraszam do streszczenia każdej karty Team of the Season z Bundesligi. I na pierwszy rzut oka leci Sabitzer, czyli pomocnik RB Leipzig, który na karcie wygląda dosyć solidnie. Jak najbardziej ok, karta do składów myślę tańszych niż Milion Monet. Wyżej nie ma sensu brać Austriaka. Gość, którym na pewno Austriak by miał zielonego linka, czyli Angelinio, również z RB Leipzig, tym razem lewy, wahadłowy do formacji 5-3-2. Nie polecam i nie polecam go do żadnej formacji, niestety nie jest to dobra FIFA dla Angelinio i raczej bym odradzał wybór łysego gracza. Manuel Neuer, gorsz niż na swojej karcie, to ty mimo to jeden z lepszych bramkarzy w tej grze, do momentu, gdy nie odpali się jedna z jego animacji, bo Manuel Neuer, jeśli wiecie... Nie, to jest bramkarz, który w tym roku otrzymał najwięcej własnych animacji spośród, spośród wszystkich bramkarzy dostępnych w FIFA 21 I niestety bardzo często zdarza się tak, że nie są to dobre animacje i zdarza mu się puścić Farfocla, Aczkolwiek Manuel Neuer jest świetnym bramkarzem A jeśli wam się nie spodoba jego styl bronienia, 95 overalla pod przepałkę jak talala. lala Mats Hummels po sezonie Dort Dortmund zdecydowanie zasłużył żeby być topowym obrońcą w tym roku Niestety przez jego tempo jest niegrywalny Joshua Kimmich Joshua Nieistotne Istotne jest to, że jest to jeden z lepszych środkowych pomocników defensywnych W tym roku otrzymał on lepszą kartę niż Toty Co czyni go wyśmienitym SPD I naprawdę ma on aspiracje, żeby konkurować chociażby z Vierą Prime Także Kimmich jest kapitalnym trafem i wyborem Niezbyt przepadam za Jadonem Sancho, w tym roku ma on trochę grubą sylwetkę, mimo wszystko jego cena wskazuje na to, że powinien być on kosmiczny. Czy tak jest? Moim zdaniem nie, mimo wszystko jednak gdy ktoś z was trafi Jadona Sancho i ma on troszkę lepszy skład, to nie dawałbym go na siłę, na enkę bądź nawet SPO. Prawe skrzydło to idealne miejsce dla Jadona Sancho i raczej nie ruszałbym go z tej pozycji. Erling Haaland to zawodnik, który w polu karnym na lewej nodze skończy wszystko, finezyjnie, siłowo, głową również. Niestety 3 na 3 nie czyni z niego znakomitego napastnika i tak do Golda 1 myślę okej. Okay. Coś wyżej z Erlingiem Haalandem mogą, mogą pojawiać się z tym problemy. Mimo to uważam to za całkiem fajny traf i mega fajna karta do testu. Robert Lewandowski w wersji Toc, czyli... Mega, mega dużo lepsza wersja naszego rodaka względem tego, co otrzymał kilka miesięcy temu na karcie Team of the Year ze względu na 5 gwiazdek słabszej nogi, co na jego pozycji jest mega atutem. Robert Lewandowski moim zdaniem znalazł się dzięki temu w topce napastników FIFA 21, jeśli ktoś potrafi wykorzystywać takich napastników to Robert Lewandowski daje pewność 50 bramek w jednym Fu Champions i wbicia nawet topki. Z Robertem uważam, można wbić topkę i mogę nawet pójść z Wami na układ, że jeśli ja trafię Roberta w wersji czerwonej bądź w paczce z nastoma tocami, to rozegram Robertem dużo spotkań w Champions. Niestety jego przeciwieństwem jest Ander Silva, którego życzę Wam, żebyście nie musieli wybrać ani razu. Baku to obrońca, który na początku zrobił wiele szumu. 95 tempa czyli z niego ok. Prawego obrońca, aczkolwiek nie przesadzajmy, nie nadaje się on na SO. Jest raczej tylko i wyłącznie dopełnieniem waszego składu linii obrony z Niemczech, z Bundesligi albo tylko i wyłącznie z Wolfsburga, bo z tego klubu tylko i wyłącznie można stworzyć mega obronę. Aczkolwiek Baku nie jest topowy, jest po prostu ok. I jego kolega z drużyny. Właśnie, który może go zasilić zielonym linkiem przy 90 tempa i 90 defensywy, 94 fizyczności Powinien być topowym obrońcą w tej grze Czy jest? Moim zdaniem nie Na gry z najlepszymi graczami na świecie zdecydowanie Laurą się nie nadaje Mimo to jest to grywalna karta, nie aż tak jak wskazują na to statystyki Mimo to za wszystko poniżej niż Elite 3 trafiając tego oto pana można wyjść z nagród z uśmiechem na ustach. Davis tak samo jak Manuel Neuer otrzymał kartę gorszą względem Team of the Year. Wielka szkoda, bo jednak liczyłem, że to będzie równie dobra karta, łatwiej dostępna dla wszystkich graczy. Mimo to jest mega kotem. Niestety nie dawałbym go jednak na SP, na SPD, tak jak jest to w wersji TOTY. Mimo to Alfonso Davis jest to absolutnie... Topowy lewy obrońca w tej grze. Możliwe, że nawet najlepszy. Także to jest moim zdaniem jeden z lepszych wyborów w czerwonej wersji Zatocy Bundesligi. Wraz z nim w top 3 najlepszych player-pickach do wyboru znalazł się oczywiście Leon Gorecka z jego niesamowitą kartą ocenioną aż na 95 oceny ogólnej. Wszystkie statystyki powyżej 90 punktów, czyniąc z niego jednego z lepszych pomocników w tym roku. On w parze z takim Hulitem albo Frankiem w wersji tocno. no raczej nie chcemy na niego grać w żadnym meczu. Tomasz Myle nie został obdarowany niesamowitymi statystykami. No niestety, FIFA to nie jest gra stworzona dla Tomka i nie ma dobrej pozycji dla niego w naszej grze. Tomek Myle, Prócz przepalenia w SBC, niestety. Nie, nie bądźcie zadowoleni z tego trafu, no nie nadaje się niestety do grania, o nic, Tomek Miller. Kingsley Coman, typowy biegacz, jeśli gracie szeroko, często używacie skrzydeł, lubicie dawać piłki prostopadłe, ok, Kingsley Coman jest słusznym wyborem. Do czegokolwiek innego ta karta się niestety nie nadaje i jest on tylko i wyłącznie biegaczem. Także dziękuję moi drodzy za oglądanie dzisiejszego materiału do końca, jeśli wam się takowy content spodobał to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, być może za tydzień pojawi się podobna forma. Przedstawiam wam trójkę kart, które ja najchętniej bym em, trafił w czerwonych wesech, jeśli byłaby taka opcja, życzę wam również tego. Trzymajcie się, do usłyszenia i wiele, wiele dobrych nagród.